Tak więc dzisiaj rozwiązujemy zadania z przykładowego arkusza przedstawionego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i tak jak już pewnie wspominałem, przez ten ostatni miesiąc wakacji będę nagrywał lekcje przede wszystkim właśnie z arkuszy, związek z arkuszami właśnie maturalnymi, z matur próbnych lub z matur prawdziwych, z takim dokładnym wytłumaczeniem. No, praktycznie ten materiał dla liceum ogólnokształcącego i dla klas matematyczno-fizycznych i dla klas, które realizują fizykę na poziomie podstawowym, że praktycznie jest prawie, że w całości, więc zajmę się tylko tym. Więc w zadaniu pierwszym mamy do czynienia z rzutem poziomym i podane jest równanie tego toru w układzie XY, który skojarzyliśmy z tą przestrzenią dwie osie, oś poziomu oś X, oś poziomu pionową oś Y i równanie tej linii, czyli toru tego ciała, po którym ono się porusza, ma taką postać i tu w tym arkuszu jest powiedziane, że wszystkie tu wielkości są wyrażone w tych jednostkach, jakie być wyrażone powinny. Więc do tego też dojdziemy. I właściwie, i co trzeba obliczyć? Trzeba obliczyć, mając tą postać tego równania tej linii, widać, że to jest odwrócona parabola, o czym wiemy. Trzeba obliczyć prędkość, z jaką to ciało wyrzucono, czy V0, oraz czas ruchu tego ciała od momentu wyrzucenia do momentu uderzenia o ziemię. Ale to zadanie składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest wyprowadzenie równania właśnie toru w rzucie poziomym w układzie YX, a potem odczytanie, porównanie tego równania z tym równaniem, z tym rzeczywistym i odczytaniem wartości poszczególnych wielkości i potem jeszcze użycie tych wielkości odczytanych z porównania tych dwóch równań do obliczenia czasu. No to zaczynamy w takim razie. Co my musimy wiedzieć? Wiemy, że rzut poziomy jest złożeniem ruchu jednostajnego w kierunku poziomym i ruchu jednostajnie przyspieszonego w kierunku pionowym. I zawsze powtarzam, że w przypadku rzutu pionowego, i rzutu ukośnego, i rzutu poziomego, warto, właśnie to jest niezbędne na jest umiejętność zapisywania równań ruchu. To strasznie upraszcza rozwiązywanie trudnych zadań, a jeżeli chodzi o rzut ukośny, który no, wydaje się być najtrudniejszym, to te najtrudniejsze zadania z rzutu ukośnego sprowadzają się wtedy do rozwiązania, znaczy równania kwadratowego, co w przypadku maturzystów jest abecadłem praktycznie, tak? Więc musimy nauczyć się układać równania ruchu. Więc przypomnę formę, ogólną formę równania ruchu. To jest na górze x równa się x0 plus minus v0 z delta t plus minus a delta t kwadrat przez 2. Ja najczęściej piszę zawsze tam delta t, bo to jest poprawny zapis. Albo co jest to delta t? Delta t oczywiście to jest czas trwania jakiegoś tam zdarzenia, w tym przypadku tego ruchu. I jeżeli to delta t to jest różnica wskazania zegara na końcu i zegara na początku. To jest jakby t końcowe minus t początkowe, albo t minus t0. Jeżeli t to jest wskazanie zegara na końcu, a t0 wskazanie zegara na początku, to delta t to jest t minus t0. Jeżeli mierzylibyśmy ten czas na przykład stoperem i że na początku na stoperze jest, to ten stoper wskazuje 0, no to t minus t0, to jest t minus 0, to się równa t po prostu. I dość często właśnie zamiast tego delta t się pisze
piszę właśnie po prostu te. Ja na razie zapiszę delta T, żeby to było bardziej ogólne. Kiedy nie wolno zastąpić tego delta T symbolem T? Jeżeli mamy na przykład w zadaniu ruch dwóch ciał i te ciała rozpoczęły ruch nie o tej samej godzinie, czy to T, ta wskazanie końcowe zegara minus T0, wskazanie początkowe zegara, ta różnica nie będzie taka sama. I na przykład takie zadania są, jak zresztą ja też tam u mnie możecie znaleźć, na przykład dwa pojazdy, jeden wyruszył z miasta A o jakiejś godzinie, drugi po jakimś czasie wyruszył z miasta B, gdzieś tam się spotykają, to wtedy nie wolno w tym równaniu ruchu zamiast delta T zapisać T, bo to delta T to T0 dla jednego, drugiego ciała nie jest takie samo. No ale jeżeli mamy jedno ciało, to dość często się upraszcza sobie życie i to delta T zapisuje się jako T. Ale ja utrzymam to delta T. I teraz to równanie też czasami jest w innej formie przedstawiane, takiej, gdzie wszędzie są tu plusy. Jest x0 plus v0 delta T plus a delta T kwadrat przez 2. Może być zapisane w takiej formie, ale wtedy to V0 i A mają inną interpretację. U mnie w tym równaniu, ja zresztą staram się, żeby tak samo w optyce to robić, właściwie wszędzie, gdzie jest to możliwe, gdzie pewne wielkości mogą przyjmować wartości ujemne i dodatnie, to ja staram się, o ile to jest możliwe, żeby ten znak informujący o tym był widoczny, był ujawniany, a te wielkości, które występują w równaniu, żeby były zawsze wielkościami dodatnimi. Więc u mnie przy takim zapisie tego równania ruchu, to V0 to jest wartość wektora prędkości początkowej, a A jest wartością wektora przyspieszenia. Więc nie ma znaczenia, czy ciało przyspiesza, czy opóźnia, czy porusza się w jedną stronę, czy w drugą stronę, to w tym równaniu V0 i A są wielkościami dodatnimi, najwyżej mogą być równe 0. Natomiast jeżeli właśnie, kiedy jest w tym równaniu plus, kiedy jest minus, to przypomnę, jeżeli to właśnie V0 i A są wartościami tych wektorów prędkości początkowej i przyspieszenia, to w tym miejscu jest plus, jeżeli wektor V0 jest skierowany zgodnie z daną osią, a jest minus, jeżeli wektor V0 jest skierowany przeciwnie do danej osi. I tu jest plus, gdy wektor przyspieszenia jest skierowany zgodnie z osią, a minus, jeżeli jest przeciwny do osi. Więc my się będziemy trzymać tego zapisu, ponieważ wtedy wiemy, że wszystkie wielkości, które występują, znaczy jeżeli chodzi o V0 i A, że są dodatnie, najwyżej mogą być równe 0. No tu oczywiście jest to X, ale to może być zapisane dla każdej osi, może dla osi X, Z, jako, osi H, jakkolwiek je nazwiemy, no jak już musiałem zapisać, więc zapisałem dla osi X. No i teraz próbujemy zapisać równanie ruchu dla kierunku wzdłuż osi X. No to odczytujemy teraz, więc współrzędna położenia początkowego naszego ciała, to ciało tu zostało wyrzucone, więc współrzędna położenia tego ciała względem osi X to jest 0, więc X0 jest równe 0. To ciało ma prędkość w kierunku osi X, to prędkość V0 i ta prędkość jest ten wektor jest skierowany zgodnie z naszą osią X, więc w tym miejscu będzie znak plus. No i teraz w kierunku poziomy mamy ruch jednostajny, nie działa żadna siła, już po wyrzuceniu, bo jeżeli pomijamy siłę oporu, to w kierunku poziomy nie działa żadna siła już po wyrzuceniu, więc nie ma żadnej przyczyny, która powodowałaby zmianę prędkości w tym kierunku, dlatego nie ma przyspieszenia w tym kierunku, czyli przyspieszenie w tym kierunku jest równe 0, więc A jest równe 0, no to 0 razy cokolwiek to jest też 0, zostaje tylko ten wyraz drugi, no to więc mamy to zapisane w tym miejscu. Że x równa się v0 razy delta t. No, można zapisać tu v0 razy t, tylko trzeba będzie wtedy się już trzymać tego zapisu jako t. Teraz zapiszemy równanie ruchów dla kierunku pionowego. I ja zawsze radzę narysować wektor przyspieszenia w zadaniach właśnie zrzutu ukośnego, poziomego, pionowego, ale również w zadaniach z dynamiki, z ruchu tam z równi pochyłej, gdzie ciało zsuwa się z równi pochyłej albo porusza się w górę równi pochyłej. Zawsze radzę
narysować wektor przyspieszenia. Jak można, skąd można wiedzieć, jak on jest skierowany? No z drugiej, na kilka sposobów. Ze znajomości sił działających, czyli z drugiej zasady dynamiki, wiemy, że przyspieszenie A, to jest wektor przyspieszenia, jest równy wektorowi sił wypadkowej podzielonemu przez masę, czyli wektor siły wypadkowej i wektor przyspieszenia jest tak samo skierowany. Tu wiemy, że w przypadku w kierunku pionowym działa jedyna siła, to siła grawitacji, pomijając oporę oczywiście, więc działa do dołu, to jest siła wypadkowa, więc przyspieszenie jest skierowane zgodnie z siłą wypadkową, czyli do dołu, tak? Ale też można to z rodzaju ruchu odczytać. Jeżeli mamy ruch, i to już tak, to tam dokładnie to tłumaczę na jednej z lekcji tam nagranych, a więc tylko przypomnę, że jeżeli mamy ruch prostoliniowy przyspieszony, to wektor przyspieszenia jest skierowany zgodnie z prędkością. Jeżeli mamy ruch prostoliniowy opóźniony, to wektor przyspieszenia jest skierowany przeciwnie do prędkości. Tu, gdybyśmy patrzyli z tej strony, to ciało by się poruszało ruchem jednostajnie przyspieszonym do dołu, czyli byłby to ruch przyspieszony, więc wtedy wektor przyspieszenia jest skierowany zgodnie z prędkością, a ta prędkość pionowa była skierowana do dołu. Tak samo będzie skierowane wektory przyspieszenia. Więc w takim razie równanie ruchu dla osi pionowej to będzie już nie x, tylko y, równa się y0. Teraz y0 to byłaby współrzędna położenia tego ciała względem osi y na początku. No to co ciało jest w tym miejscu, więc współrzędna położenia początkowego na osi y to jest po prostu h, czy w tym miejscu pojawia się h. Potem to ciało było wyrzucone poziomo, więc nie miało prędkości w kierunku początkowym, w kierunku pionowym, więc to V0 dla kierunku pionowego, czy w kierunku osi Y jest równe 0, czyli nie ma drugiego wyrazu. I występuje w kierunku pionowym przyspieszenie, to jest to przyspieszenie A, jego wartość jest równa przyspieszeniu ziemskiemu, to wiemy. Bo to jest inaczej siła wypadkowa, czy mg, czy ciężar ciała, w tym przypadku to jest mg przez m, m się skraca, zostaje g, więc to występuje przyspieszenie, więc to a jest równe g, a teraz jest skierowany wektor przyspieszenia skierowany przeciwnie do osi y, więc tu pojawi się znak minus. No i to wszystko jest zapisane w tym miejscu, czyli nie ma wyrazu drugiego, wyraz pierwszy jest równy h, a jest równe g i jest tu minus, ponieważ wektor przyspieszenia jest skierowany przeciwnie do osi y. No i mamy dwa równania i jak się znajduje równanie toru tego ciała. No to jest zależność y od x, więc musimy pozbyć się z tych dwóch równań czasu. Więc z prostszego równania, czyli z tego pierwszego obliczamy delta t, czy wzorem oczywiście przekształcamy, czy delta t to będzie x przez v0, tu jest zrobione, wstawiamy w to miejsce, ja tu mam małą tablicę, więc od razu podniosłem do kwadratu, że delta t do kwadratu to jest x kwadrat przez v0 kwadrat, więc do licznika dojdzie x kwadrat, do mianownika v0 kwadrat. No i mamy już równanie ruchu, a to jest równanie ruchu, które nam podano w treści zadania, więc widzimy, że to nasze h, czy to ta dwójka jest nic innego tylko h, czyli, a teraz jaka jest jednostka tego h, no to jest jednostka długości, czyli 3 metry, to są 2 metry, tu pominęli jednostki, ale sobie powiedzieć, że są wyrażone w podstawowych jednostkach upadłości. Więc wysokość jest równa 2 metry, a ten drugi wyraz, 1/18, to jest nic innego, tylko to, co stoi przy x kwadrat, bo minus był i tu minus jest, i ta 1/18 to jest g przez 2v0 kwadrat, czyli g przez 2v0 kwadrat to jest 1/18, a teraz jaka jednostka? Ja już tu zapisałem 1 przez metr, a teraz to należy znaleźć. Więc sprawdźmy, jaką jednostkę ma takie wyrażenie g przez 2v0 kwadrat. No, dwójka tu nie ma żadnego znaczenia, ale ją zapisałem. Jednostka przyspieszenia ziemskiego to jest metr na sekundę do kwadratu. Jednostka prędkości metr na sekundę do kwadratu będzie metr kwadrat przez sekundę kwadrat. Podzieliłem dzielenie przez ułamek, to jest mnożenie przez odwrotność, więc tu będzie sekunda kwadrat przez metr kwadrat. Skróci nam się, sekundy kwadrat się skrócą, zostanie metr przez metr kwadrat, zostanie skróci się na szczęściowo, będzie 1 przez metr. Więc widzimy, że jednostka tego wyrażenia to jest, czy jednostka tego lewej strony to jest 1 przez metr.
No i teraz pierwsze pytanie, pytają nas o tą prędkość początkową, no to z tych dwóch równań, z tego drugiego równania, czyli z tego równania, ponieważ G znamy, to jest, kazali nam przyjąć 9,81 m na sekundę do kwadratu, możemy obliczyć szybciutko to V0, no to pomnożymy przez V0 kwadrat, obie strony, więc tu się pojawi V0 kwadrat, pomnożymy obie strony przez 18 m, więc to 18 m przejdzie tu do licznika. Zresztą ja mówię, że mnożymy, dzielimy, ale już wielokrotnie to już na lekcjach swoich tłumaczyłem, że jak mamy takie równanie, gdzie jest tylko mnożenie i dzielenie, to mnożenie obu strony, czy dzielenie przez jakąś tam liczbę powoduje, że te literki przychodzą tak na skos, więc ja po prostu tak nie mnożę, tylko co? To V0 kwadrat przestawiam stąd tu i 18 metrów stąd przestawiam tu i to zrobiłem, gdzie zrobiłem. No tu zrobiłem, jeszcze od razu wziąłem pierwiastek z obu stron i wstawiam w miejsce G 9,81 m na sekundę kwadratu. Tu będzie metr razy metr, to się nie skróci, bo to jest metr przez 1, czy będzie metr kwadrat przez sekundę kwadrat i wyjdzie jednostka metr na sekundę. No jakbyście obliczyli, pomnożyli te dwie wielkości, pierwiastek obliczyli, to wyjdzie Wam około 9,4 m na sekundę. No i teraz jeszcze drugie pytanie, by obliczyć czas ruchu. Czas ruchu jest niezależny od tej prędkości V0. Czas ruchu to jest, zależy tylko od tej wysokości, czyli od ruchu w kierunku pionowym. I właściwie też moglibyśmy wykorzystać równanie ruchu w kierunku pionowym, czyli w tym równaniu, bo czas ruchu to jest czas, w którym ta współrzędna położenia względem osi Y będzie równa 0. Od momentu, to będzie czas upływający od momentu, gdy ciało zostało wyrzucone, do momentu, kiedy współrzędna na osi Y tego ciała będzie równa 0. Czyli jak przyjmiemy w tym miejscu 0, to obliczony z tego, przepraszam, jak przyjmiemy w tym równaniu, 0 w miejsce Y, to z tego równania obliczona wartość delta t to będzie czas, po którym ciało tą współrzędną będzie miało, czyli czas, w którym uderzy o ziemię. Tak? Ale no, ktoś może tego nie zauważyć, to musi pamiętać wzory na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Więc w tym przypadku nie ma prędkości początkowej w kierunku pionowym, więc wzór na drogę, ta droga w kierunku pionowym to jest nasze H. I to H równa się, więc to jest wzór, to jest Vp razy delta t plus A delta t kwadrat przez 2. No to Vp w kierunku pionowym, prędkość początkowa w kierunku pionowym jest równa 0, więc nie ma tego wyrazu pierwszego. Zostaje tylko A delta t kwadrat przez 2. Nasza A to jest równa G, będzie G delta t kwadrat przez 2. Czy nasza droga w kierunku pionowym to H, to jest G delta t kwadrat przez 2. G znamy, H znamy. 2 to jest znane, więc mnożymy przez 2 obie strony, będzie 2H, dzielimy przez G, czyli to jest 2H przez G, ponieważ to jest do kwadratu, to bierzemy pierwiastek, wstawiamy wartości, 2 jest, H, odczytaliśmy z porównania tych wzorów, H jest równe 2 metry i dzielimy przez G, czyli 9,81 m na sekundę do kwadratu i tu akurat te metry by się skróciły, bo dzielić metr przez metr na sekundę kwadrat to jest pomnożyć metr przez odwrotność tego ułamka, czy przez sekundę kwadrat przez metr. I metry się skracają, zostaje pod pierwiastkiem sekunda kwadrat, a pierwiastek z tego jest równy sekundzie. Także tu mamy już pierwsze zadanie rozwiązane. To teraz zadanie drugie, ale muszę przygotować jeszcze tablicę. Teraz zadanie drugie. Przypomnę w skrócie treść. Mamy walec, początkowo on jest, tu jest, będzie oś obrotu i on nie dotyka do podłoża i wprawiamy go w ruch obrotowy tu względem tej osi. Czyli ta oś jakby była w tym miejscu i wokół tej osi obraca się ten walec. Widzimy, że podali nam moment bezładności, więc widać, że to jest jednorodny walec, bo to jest wzór na moment bezładności jednorodnego walca. I w pewnym momencie ten walec dotyka do ziemi, już ta
tą osię wyjmujemy i ten walec się po prostu zaczyna obracać i ślizga się w tym miejscu. Teraz w którą stronę siła tarcia działa? Siła tarcia przeszkadza w ruchu, czyli ten punkt walca próbuje się poruszyć w tamtą stronę, to siła tarcia przeszkadza w tym ruchu, czyli jest skierowana w prawą stronę. W prawą stronę. Jakie to jeszcze inne siły działają? No w kierunku pionowym na walec działa ciężar. Pod wpływem tego ciężaru walec naciska na podłoże tą siłą nacisku i zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, jeżeli ciało A działa na ciało B czy na podłoże, to podłoże działa na ten walec siłą różniącą się tylko zwrotem, czy tą siłą reakcji FR. I ponieważ ten walec w tym kierunku się nie porusza, to siła FR i ciężar muszą się równoważyć. No a siły FN i FR są równe co do wartości zgodnie z trzecią zasadą dynamiki. Czyli wszystkie te trzy siły Q, FR i FN mają taką samą wartość. Czyli siła nacisku jest co do wartości równa ciężarowi tego ciała. To będzie nam ważne przy określeniu przyspieszenia, wartości przyspieszenia. No i co tu się dzieje? Zwykle w zadaniach z ruchu obrotowego broni sztywnej mówi się bardzo często, że tam ciało toczy się bez poślizgu. No ale właśnie, to jest przypadek, gdy ciało toczy się z poślizgiem. Czyli początkowo, tuż po położeniu tego obracającego się ciała, gdy będzie miało kontakt z podłożem, to prędkość środka masy w tym momencie jest równa 0, a prędkość tego punktu walca nie jest równa 0, bo ten walec już w chwili początkowej się obracał, więc nic dziwnego, że występuje poślizg. Kiedy właśnie poślizg nie występuje? Kiedy prędkość liniowa punktów na obwodzie walca, czyli tych punktów, względem osi obrotu, czy względem tego punktu, jest równa co do wartości prędkości środka masy. Jeżeli środek masy porusza się z pewną prędkością, powiedzmy V w tę stronę, i ten punkt względem środka masy w ruchu tym obrotowym też porusza się w danym momencie z prędkością V w tę stronę, to wtedy nie ma poślizgu, ponieważ względem podłoża prędkość tego punktu jest sumą wektorową prędkości tego punktu związaną z ruchem postępowym całego ciała i prędkością tego punktu związaną z ruchem obrotowym względem środka masy. Czyli tym warunkiem, i to później to wykorzystamy, czyli ten moment, w którym przestanie się ten walec ślizgać, to będzie moment, gdy te dwie prędkości będą sobie równe. Czyli prędkość środka masy w tym kierunku będzie równa co do wartości prędkości punktów na obwodzie tego walca w ruchu obrotowym względem tego punktu. Bo wtedy ta wypadkowa prędkość danego punktu względem podłoża będzie równa 0 i będzie wtedy walec się toczył bez poślizgu, czyli tam już będzie występowało tarcie statyczne. No to może jaki mamy plan właśnie rozwiązania? O co nas pytają? Pytają się o stosunek prędkości, wartości prędkości kątowej, którą będzie miał ten walec w momencie, kiedy przestanie się ślizgać, to oznacza to jako omega 1, do prędkości kątowej, tej prędkości kątowej, którą ten walec miał w momencie, kiedy dotknął do podłoża. No i jaki jest plan? Będziemy starali się obie te prędkości kątowe wyrazić przez te same wielkości. Skoro tak naprawdę nam nie podano nawet tej omegi 0 i V1 nam nie podali. V1 to jest jest oznaczona ta prędkość środka masy w momencie, kiedy przestaje się walec ślizgać. Tak naprawdę zarówno ta wartość omega 0, jak i ta wartość
wartość V1 nie będą nam potrzebne do obliczenia stosunku tych dwóch prędkości kątowych. Więc jeszcze raz, czym jest prędkość omega 0? To jest ta prędkość kątowa, tej prędkości kątowej w chwili początkowej, gdy ciało się właśnie jeszcze obracało, w tym momencie, w którym dotknęło do podłoża. A omega 1 to jest wartość prędkości kątowej w ruchu obrotowym w momencie, kiedy to ciało przestało się ślizgać. A przestanie się ślizgać wtedy, gdy wartość prędkości środka masy w ruchu postępowym w tym kierunku zrówna się z wartością prędkości tej liniowej w ruchu obrotowym względem, obliczonej względem środka tej osi obrotu, czyli względem środka masy. Wtedy ta prędkość będzie skierowana do danego w przeciwną stronę. Jak sumujemy te dwie prędkości, to względem podłoża suma wektorowa tych prędkości jest równa 0 i w tym momencie ten punkt, który dotyka do podłoża, ma prędkość względem podłoża równą 0, czyli on dotyka, ale nie porusza się względem podłoża, czyli nie ma tego poślizgu. No i cała reszta to jest już kwestia techniki, więc najpierw zajmiemy się właśnie, co tu jeszcze się dzieje. Ponieważ właśnie siła tarcia zawsze przeszkadza w ruchu, czyli ten punkt chciałby się poruszać w tym kierunku, jak dotknie teraz ten palec do podłoża, to siła tarcia będzie przeszkadzała w ruchu w tym kierunku, czy będzie skierowana przeciwnie do tej prędkości w tym ruchu obrotowym, więc tu mamy siłę tarcia. I w kierunku poziomym już żadna inna siła nie działa. A w kierunku pionowym na nasze ciało działają te dwie siły i one się równoważą, bo w tym kierunku to ciało się nie porusza. To wynika z pierwszej zasady dynamiki. Więc siła wypadkowa działająca na ten nasz walec obracający się jest równa w sumie wektorowej tych trzech sił. Te dwie się równoważą, zostaje więc tylko siła tarcia. Więc siła tarcia jest w tym przypadku siłą wypadkową działającą na nasz walec. W takim razie, a wiemy, że wektor przyspieszenia zgodnie z drugą zasadą dynamiki jest skierowany zgodnie z siłą wypadkową, to wektor przyspieszenia też będzie skierowany zgodnie z siłą tarcia, więc a ponieważ ciało się nie poruszało wcześniej, to ciało będzie w tym kierunku przyspieszało. Od prędkości początkowej równa się 0, jeśli chodzi o środek masy, do jakiejś coraz większej prędkości, będzie to przyspieszanie jednostajne. No i wzór na prędkość środka masy w tym ruchu jednostajnie przyspieszonym, no to znamy wzór na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym, to jest prędkość początkowa plus a przyspieszenie, wartość przyspieszenia razy czas. Ja zwykle piszę do delta t, ale już pójdę na kompromis i oznaczę to jako t, ponieważ też w treści czas jest oznaczony jedną literką t. Tak też można. U nas w chwili początkowej środek masy się nie poruszał, bo potem położyliśmy ten walec obracający się tu na tą powierzchnię, czyli prędkość środka masy początkowa była równa 0, czy V0 jest równa 0, zostaje nam tylko a razy t. No i teraz będziemy starali się uzależnić teraz to przyspieszenie, tą prędkość początkową i też prędkość punktów na obwodzie tego walca uzależnimy od tych samych wielkości i jak później porównamy tą prędkość w ruchu postępowym z prędkością w ruchu obrotowym, to znaczy cokolwiek obliczymy przy tym porównaniu, będzie dotyczyło momentu, w którym walec przestał się ślizgać. No to zacznijmy. Więc przyspieszenie z drugiej strony dynamiki to jest siła wypadkowa przez masę. Siłą wypadkową, jak już powiedziałem, siła wypadkowa działająca na ten nasz walec jest równa sile tarcia, bo te dwie się równoważą, więc to jest siła tarcia przez masę. I tak naprawdę ja mógłbym już dalej tej siły tarcia nie rozpisywać i później ta siła tarcia, ponieważ to będziemy dzielili dwie wielkości przed siebie, obie te wielkości tak naprawdę mógłbym uzależnić od tej siły tarcia i ona by uległa, ta siła tarcia, skróceniu, ale tam czasami są zadania, nawet ja też tam gdzieś w tych innych swoich, na innych swoich lekcjach o ruchu obrotowym, takie zadanie z ruchem, z poślizgiem takiej kuli,
rzucone jeszcze w pewnym, jeszcze trudniejsze, bo ta kula została rzucona i obracała się, została rzucona i wtedy się tam ślizgała, to jest rozwiązane, więc ponieważ mogą być trudniejsze zadania, więc ja to troszeczkę rozwinę to i postaram się wyrazić tą siłę tarcia przez współczynnik tarcia, bo w tych zadaniach trudniejszych to też będzie potrzebne, żebyśmy troszkę więcej się nauczyli. No więc w takim razie siła tarcia to jest w zgodzie z definicją współczynnik tarcia oraz siła nacisku. Siła nacisku co do wartości jest równa ciężarowi, więc równa jest Q, a Q to jest M razy G. I wstawiamy teraz ten wzór na siłę tarcia w tym miejscu, więc jest to jest mi razy MG, M się skraca, wychodzi współczynnik tarcia razy przyspieszenie ziemskie. Teraz wzór na, a właśnie jeszcze tu wchodzę do tego wzoru, wzór na prędkość końcową w ruchu postępowym, w ruchu jednostajnie przyspieszonym, to jest właśnie prędkość początkowa plus A razy T. A przypomnę, że gdyby to był ruch jednostajnie opóźniony, to wzór na prędkość końcową byłby równy V0 minus A razy T. Tu jest literka P, to nie jest początkowe. Ja tylko zaznaczam prędkość początkową z sumem VP, ale tu już się trzymam tego części stosowanego oznaczenia V0. To VP u mnie jest prędkością końcową w ruchu postępowym. To P jest od ruchu postępowego. A później jeszcze pojawi się prędkość w ruchu obrotowym względem tej osi, to oznacza to V z indeksem OB. OB od obrotu, czyli VP, prędkość końcowa w ruchu postępowym, VOB, prędkość końcowa w ruchu obrotowym. No i teraz rozpatrzmy ruch obrotowy. Ruch obrotowy tu, ponieważ to ciało, względem tej osi obraca się początkowo w tym kierunku, znaczy ten walec, i ta siła tarcia przeszkadza w tym obrocie, bo jest skierowana przeciwnie niż prędkość liniowa w ruchu obrotowym, więc będzie ten ruch i ta siła tarcia każe nam przyjąć, że ta siła tarcia nie ulega zmianie co do wartości, więc jak stała siła przeszkadza w ruchu, to będzie ruch jednostajnie opóźniony ten obrotowy i wzory na prędkość kątową w ruchu obrotowym, jednostajnie przyspieszonym lub jednostajnie opóźnionym, są bardzo podobne do wzorów na prędkość końcową w ruchu jednostajnie przyspieszonym, jednostajnie opóźnionym, tą prędkość liniową. Tylko zamiast prędkości tej zwykłej, no powiedzmy liniowej, jest prędkość kątowa, tu też zamiast liniowej jest kątowa i zamiast przyspieszenia tego zwykłego jest przyspieszenie kątowe. Tak? Jak jest ruch przyspieszony obrotowy, to będzie tu plus. Jak jest przyspieszony, jednostajnie przyspieszony opóźniony, to tu jest minus. No, u nas coraz wolniej się obraca ten walec, ponieważ siła tarcia w tym przeszkadza, więc tu będzie minus. No i tu się pojawia, to jest ta prędkość kątowa, ta początkowa i ona się widać, że zmniejsza, bo to jest ten, odejmujemy pewien wyraz. Im dłuższy czas, tym mniejsza jest ta różnica. No to musimy obliczyć, wyrazić. Staramy się wyrazić tą prędkość kątową przyspieszenie kątowe przez podobne wielkości jak tą prędkość w ruchu postępowym. Więc przypomnijmy sobie, że przyspieszenie kątowe to jest druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego. To jest moment siły przez moment bezładności. Moment bezładności to jest to mr kwadrat przez 2, a moment sił działających, jeżeli tu jest oś obrotu, to moment siły ma tylko, znaczy niezerowy moment siły daje tylko siła tarcia, ponieważ wszystkie siły, znaczy ten wzór na moment siły to jest wektorowo promień wektorowo mnożony przez wartość siły. Wartość momentu siły to jest wartość promienia łączącego oś obrotu z punktem przyłożenia siły razy wartość siły razy sinus kąta między tym promieniem łączącym oś obrotu z punktem przyłożenia siły razy tą siłą działającą, tak? Czyli kąt między tym promieniem i siłą działającą. To u nas promień siły
łączący oś obrotu z punktem przełożenia tych dwóch sił jest równy 0, dlatego moment tych dwóch sił jest równy 0, a w przypadku siły tarcia, no to tu jest oś obrotu, więc ten promień R to jest tu się zaczyna, tu się kończy. I on jest prostopadły do siły tarcia, że tam będzie sinus kąta prostego, to jest równy jest 1, więc wystarczy, obliczając moment siły tej tarcia, wystarczy pomnożyć wartość tego promienia, czy R duże, w tym przypadku oznaczymy razy wartość tej siły tarcia, czyli czy moment działających sił, to jest tylko moment siły tarcia, ponieważ momenty tych dwóch sił tutaj są równe 0, to jest siła tarcia razy R, ponieważ ten sinus to jest równy 1, bo sinus 90 stopni. No i w miejsce siły tarcia możemy wstawić to mi razy mg, ale tak jak mówiłem, że gdybyśmy mieli tylko takie zadanie, to zarówno w przypadku przyspieszenia wystarczyłoby zatrzymać się na tym t przez m, a w przypadku przyspieszenia kątowego zatrzymać się na tym, w miejsce t niczego nie wstawić, po prostu wstrzymać to t i to t ulegnie później skróceniu. No, ale my to rozszerzymy, czyli w miejsce, na razie dzielę przez siebie to przez to, ta dwójka przechodzi do góry, r się skraca częściowo, więc mam to, w miejsce t wstawiamy teraz tu tą siłę, mi razy mg, no to wstawiłem, m ulega skróceniu i otrzymuję wzorna wartość przyspieszenia kątowego 2 razy współczynnik tarcia razy przyspieszenie ziemskie przez promień. No to teraz trzeba wstawić do, no tu już wstawiłem w miejsce A tą wartość, a teraz do tego wzoru, w miejsce przyspieszenia kątowego wstawiamy właśnie tą wartość, no to tu jest właśnie wstawione. No i teraz przypomnę, że to jest prędkość końcowa w ruchu postępowym środka masy, czy prędkość końcowa środka masy w ruchu postępowym, a to jest prędkość kątowa punktów na obwodzie koła względem, w obrocie względem tej osi przechodzącej przez środek masy, no właśnie. A teraz, jaka jest prędkość liniowa punktów na obwodzie tego walca względem tej osi, czyli więc względem środka masy. No to pamiętamy związek między w ruchu obrotowym, prędkość kątowa i prędkość liniowa są powiązane tym takim wzorem. O, prędkość liniowa punktów w ruchu obrotowym to jest równa prędkość, prędkości kątowej pomnożonej przez promień. Ja przypomnę, jakby ktoś nie pamiętał, wzór na prędkość liniową w ruchu obrotowym to jest długość okręgu, czyli 2pi r przez okres, czyli 2pi r przez duże t, a wzór na prędkość kątową w ruchu obrotowym to jest kąt pełny, czyli 2pi radianu, tego radian da się tam pomija, 2pi radianów, ale w domyśle, dzielimy przez okres, czyli tam jest 2pi r przez t, a przy omedze jest 2pi przez t. Więc widzimy, że żeby uzyskać z prędkości kątowej prędkość liniową w ruchu obrotowym, to trzeba to r do licznika dodać, czyli pomnożyć, dołączyć, czyli pomnożyć przez r licznik, czyli omega razy r daje nam prędkość liniową w ruchu obrotowym. Czyli ta prędkość końcowa w ruchu obrotowym naszym będzie równa prędkości kątowej pomnożonej przez promień, czyli to jest ta prędkość kątowa, mnożymy przez promień. Tu się R pojawi i tu się R pojawi, czyli tu się R pojawi. Czyli o, tu R duże i tu R duże się pojawi. No i tu sobie R duże się, bo tutaj mnożymy cały ten wzór, mnożymy przez omega, przez R, przepraszam, no to tu się R pojawi i tu się R pojawi. No to tu jest nasze R, a jak tu pomnożę przez R, to R się z tym R skróciło. Już tu mało ma miejsca, więc to R z tym R się skróciło i już tu tego R nie ma. No i teraz co? Mam wzór na prędkość końcową w ruchu, prędkość końcową środka masy w ruchu postępowym i prędkość końcową punktów na obwodzie tego walca w ruchu obrotowym względem tej osi, czyli też względem środka masy. I kiedy nastąpi koniec poślizgu? Już to mówiłem wcześniej. Gdy prędkość, ta coraz większa prędkość środka masy w ruchu postępowym
zrówna się z tą malejącą prędkością liniową punktów znaczy na obwodzie tego walca, które poruszają się tu w tym miejscu w przeciwną stronę. I wtedy suma wektorowa tych dwóch prędkości, tej prędkości w ruchu postępowym i tej w ruchu obrotowym, przeciwnie skierowanych, da nam zero. W tym momencie ten punkt będzie dotykał do podłoża, a nie będzie się względem podłoża poruszał, czyli nie będzie się ślizgał. Czyli ten moment, jeżeli oznaczymy symbolem T1, moment, w którym ten walec przestanie się ślizgać, to w tym momencie te prędkości, ta rosnąca prędkość środka masy w ruchu postępowym i ta malejąca prędkość punktu na obwodzie koła w ruchu obrotowym, one będą równe sobie. No to więc porównajmy te wielkości, czyli dla czasu równego T1 te prędkości są sobie równe. No i w miejsce prędkości tej wstawię teraz o ten wzór. Tu wstawiłem, tylko już wtedy w miejsce T wstawiam T1. To jest ten czas, w którym kończy się obrót. I w miejsce tej prędkości końcowej w ruchu obrotowym wstawiam ten wzór, a tu oczywiście wstawiam też T1. No to tu wstawiłem. I teraz, ponieważ tu miejsca nie mam, to widzimy, że te dwa wyrazy są podobne do siebie, tam tylko różni się tą dwójką. Przenoszę ten wyraz cały na lewą stronę. Tam będzie mi razy GT1 plus 2 razy mi GT1, to będzie tego 3 mi GT1 i dzielę przez R, to otrzymuję to omega 0. Czyli wyraziłem tą prędkość kątową początkową przez współczynnik tarcia, przez przyczynienie ziemskie i ten promień tego walca i czas, po którym właśnie, czas, po którym zakończył się poślizg. Tak? No to teraz jeszcze mamy obliczyć stosunek prędkości kątowej, wartości prędkości kątowej w momencie właśnie zakończenia poślizgu do tej początkowej prędkości kątowej, to muszę jeszcze wyrazić prędkość kątową, którą będzie ten walec miał w momencie, gdy kończy się poślizg, właśnie wyrazić przez te same wielkości. Więc oczywiście wzór na prędkość kątową tu mamy o w tym miejscu, czyli to jest ten wzór. Więc w miejsce omega 0 wstawię teraz tą wartość o tą wartość. Tak? No więc w to miejsce stawiam teraz to. No to to zrobiłem. Omega 0, jak było. Właśnie ten wzór przepisałem jeszcze raz, żebyście widzieli. Więc ten wzór przepisałem o ten. I w miejsce omega 0 stawiam teraz to. No to to wstawiłem. Widzimy, że są podobne wyrażenia, więc my mamy, że 3 takie wyrażenia minus 2 takie wyrażenia, to mamy jedno takie wyrażenie, więc mamy ten wzór. I następnie wystarczy podzielić omega 1 przez omega 0, no więc wstawiamy wzór, który, no, omega 1 to jest to, co teraz obliczyliśmy, omega 0 to jest to, co wcześniej obliczyliśmy. Widzimy, że wszystko się skraca oprócz tej jedynki i trójki i zostaje nam jedna trzecia. No to tyle na dzisiaj, bo lekcja byłaby za długa. Te kolejne zadania będą w kolejnych już odcinkach. Także dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś tam uważa, że troszeczkę pomogłem, to prosiłbym jednak o subskrybowanie kanału. To pomoże, to mnie zachęci do dalszej pracy, a to pomoże też wtedy innym. No i też polecam znaczy te lekcje w języku angielskim, bo można się jednocześnie uczyć i fizyki, a może ktoś będzie pracował gdzieś poza Polską, no to być może potrzebne Wam jest też słownictwo takie techniczne czy fizyczne. Nie, to nie zaszkodzi, zawsze może się przydać. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.